10 gier komputerowych, które przewidziały przyszłość. Numer 10 – Homefront. W grudniu 2011 zmarł Kim Jong-il, a jego syn Kim Jong-un został przewodniczącym Partii Pracy Korei. To takim określeniem w Korei Północnej określa się dyktatora. Jeśli brzmi to tylko jak news ze świata czy lekcja historii, to należy nadmienić, że taka właśnie informacja przewija się w tle wydarzeń gry Homefront. Została wydana w marcu 2011 na PS3 i Xboxa 360. Gra przewidziała sukcesję władzy w Korei Północnej praktycznie perfekcyjnie. Eksperci do spraw geopolitycznych wierzyli, że Jong-un jako najmłodszy syn Kim Jong-ila miał nikłe szanse przyjęcia władzy, a właśnie taki scenariusz obstawili autorzy gry Homefront. Co jeszcze bardziej imponujące, gra wskazała prawie tę samą datę, w której nastąpiła wymiana władców. Jong-il zmarł 17 grudnia. Gdyby zmarł 2 tygodnie później w Sylwestra, Homefront mógłby rozbić banki bookmacherów. Ale miejmy nadzieję, że na tym kończy się zdolność politycznego przewidywania gry. Jeśli nie, to w 2025 Stany powinny obawiać się ataku ze strony dyktatury. Oznaczałoby to, że czeka nas jeszcze wiele lat pogróżek. 9 Assassin's Creed Origins. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że seria gier osnutych wokół przeżywania wspomnień ludzi po to, by móc popełniać parkurowe morderstwa w różnych okresach historycznych, nie może być zbyt realistyczna, ale jeśli mowa o asasynie, to jego producent, firma Ubisoft, zrobiła kawał niezłej roboty, badając egipską historię służącej jako tło wydarzeń. Tak dobrze, że przewidziała przełomowe odkrycie, zanim do niego doszło. W listopadzie 2017 naukowcy byli w stanie wykorzystać czujniki wykrywające cząsteczki w celu udowodnienia, że Wielka Piramida w Gizie posiada wewnętrzny, sekretny tunel. Badacze stwierdzili, że jest długi na 30 metrów, wysoki na 8 i szeroki na metr. Takie nagłe odkrycie w środku jednego z cudów świata było szokiem dla historyków i znawców Egiptu na całym świecie, ale nie dla twórców Asasyna. Podczas penetrowania obszarów dostępnych w grze zauważyli, że twórcy wpadli na trop myśli i teorii, że w piramidach ukryte są tajemne przejścia. Choć jest to pomysł daleki od powszechnie zaakceptowanych twierdzeń, twórcy gry uznali, że teoria ta jest atrakcyjna i zawarli jeden z korytarzy swojej wersji piramidy z Gizy. Miesiące później wydawcy Assassin's Creed mogli odkorkować szampana, świętując przewidzenie późniejszego przełomowego odkrycia. Chociaż wciąż nie ma niestety dowodów na to, że Da Vinci pomagał asasynom. Numer 8. Madden. Super Bowl to najlepsza okazja, by popatrzeć, jak niesamowici zawodnicy futbolu amerykańskiego walczą na śmierć i życie po to, by móc dzierżyć słynną statuetkę. Dla EA jest to także możliwość, by pokazać niesamowite zdolności Maddena do przewidywania zdarzeń. Każdego sezonu, począwszy od 2005, ekipa EA Sports symuluje automatyczną rozgrywkę pomiędzy dwoma drużynami Super Bowl w grze Madden na tydzień przed prawdziwym meczem. Wynik gry jest następnie oficjalną predykcją EA w wyniku wielkiego meczu i jak do tej pory producenci dokonywali dobrych wyborów. W 13 symulacjach obstawili zwycięstwo 9-krotnie, ale to, co imponuje jeszcze bardziej niż poprawne obstawienie zwycięzcy, to fakt, że przebieg symulacji jest bardzo często niezwykle zbliżony do przebiegu prawdziwego meczu. W 2008 producenci obstawili zwycięstwo Steelers 28-24, a w świecie rzeczywistym wynik wyniósł 27-23. W 2015 właściwie obstawili, że New England Patriots powrócą, by wygrać 28-24 z Seattle. Pomimo tego sport ten w Polsce jest wciąż niepopularny. Numer 7 – Mercenaries 2. Chyba całkiem uczciwym będzie stwierdzenie, że Hugo Chavez nie był zbyt wielkim fanem Mercenaries. To gra na PlayStation 3, w której amerykańscy najemnicy wysadzają wielkie połacie Wenezueli i została wydana w 2006. To właśnie wówczas prezydent Chavez oskarżył jej twórców o zmowę z amerykańskim rządem w celu zaaranżowania kampanii psychologicznego terroru przeciwko jego krajowi. Miał nawet zamiar czasowo zabronić gry temu południowoamerykańskiemu narodowi. Być może Chavez rzeczywiście wierzył, że istnieje amerykański spisek przeciwko niemu, ale może po prostu scenarzyści Mercenaries 2 zaleźli mu za skórę, bo odkryli, co on sam planował. W grze wenezuelski prezydent decyduje się na przechwycenie platform wiertniczych posiadanych przez prywatne amerykańskie firmy. Jego plan wchodzi w życie w 2010. Jak być może wiecie lub się domyślacie, to właśnie w 2010 Chavez zaczął rekwirować amerykańskie pola naftowe i zamieniać je we własność państwa. Gra przewidziała tę datę z 2-miesięcznym błędem. W Mercenaries 2 czarny charakter zaczyna realizację planów w czerwcu 2010. Chavez przejął platformy w sierpniu. Numer 6 – Alpha Centauri. Alpha Centauri Sida Meiera to strategiczna gra science fiction dziejąca się w XXI wieku. Jak można by się spodziewać, osadzenie w tak futurystycznym środowisku sprawia, że jest w niej sporo technologii, której wynalezienie gatunek ludzki ma jeszcze przed sobą, ale jednym z obecnych w grze odkryć, do których doszliśmy w prawdziwym świecie, jest ułożenie mapy ludzkiego genomu. Ten przełom to jedno z największych naukowych osiągnięć człowieka. Udane zlokalizowanie każdego genu w ludzkim ciele pomaga naukowcom w takich dziedzinach jak medycyna, biopaliwa czy kryminalistyka. W grze umiejscowienie ludzkiego genomu to opcjonalne ulepszenie, które sprawia, że twoi obywatele wolni są od chorób wirusowych.
zysk, który warto zainwestować. Inną prawdziwą zaletą jest to, że lekarze mogą odnaleźć zmutowane geny rakowe dużo łatwiej, a także sprawdzić obecność innych potencjalnych chorób. Do tego wielkiego przełomu doszło w 2003, 4 lata po wydaniu gry Alpha Centauri. Na pewno twórcy gry z EA słyszeli o prowadzonych badaniach i najwyraźniej mocno wierzyli w sukces naukowców. To, że założyli, że dojdzie do niego 100 lat później, to inna sprawa. Numer 5. Smash TV. Dziś chyba każdy wie, jak wielką siłą telewizji są reality shows. Dla jakichś powodów miliony ludzi mają obsesję na punkcie oglądania innych ludzi piekących ciasta, łapiących ryby itd., itd. Ale zanim telewizja E! Wypuściła pierwszy odcinek w 2007, zapewne jedynie kilka osób podejrzewało, że telewizja dojdzie do takiego samego punktu, że o samych Amishach powstaną 4 reality shows. Co ciekawe, w tej wąskiej grupce osób znaleźli się twórcy Smash TV, czyli gry arcade'owej z 1990. W tej dystopijnej grze bohaterowie są częścią niezwykle popularnego reality show zwanego Smash TV. Zawodnicy mają walczyć ze sobą na śmierć, a ich wysiłki transmitowane są na ekrany milionów widzów jako czysta rozrywka. To jednak należy zauważyć, że gra wyjątkowo trafnie przewidziała rosnącą popularność reality shows oraz formatów opierających się na rywalizacji, a jej twórcy doszli do takich wniosków na 10 lat, zanim powstał pierwszy wielki program tego typu. Numer 4. Deus Ex Human Revolution. To gra osadzona w cyberpunkowej dystopijnej przyszłości. Gracz może zanurzyć się w niej w świat pełen udoskonalonych ludzi i cybertechniki z najwyższej półki. O technologicznych przepowiedniach gry powiemy później, ale teraz chciałbym wspomnieć o tym, że Deus Ex przewidział już z sukcesem pewien fakt z dość osobliwej dziedziny – polityki. W Human Revolution w 2027 premier Kanady nazywa się Trudeau. O ile autorom gry nie chodziło o powstającego z martwych Pierre'a, to chyba łatwo o skojarzenie z Justinem. Gra została wydana w 2011, wówczas Justin był parlamentarzystą, ale nie był nawet liderem Liberalnej Partii Kanady. Trudeau został premierem w 2015, potwierdzając tym samym wróżby gry, chociaż wciąż pozostaje mu kilka kampanii do wygrania, jeśli za 12 lat wciąż ma pełnić swoją funkcję. Nie jesteście pod wrażeniem, a co powiecie na fakt, że gra nie tylko dokładnie przewidziała Trudeau, ale też, że nie będzie mieszkał w siedzibie premiera rządu. Tak, przeprowadzka wciąż czeka na niego i jego rodzinę, bo obecny dom to stary budynek i wymaga napraw. Pozostaje pytanie, czy doczekamy się takich cyberszczepów jak w Deus Exie? Numer 3. Metal Gear Rising. Jeśli istnieje jakikolwiek slogan, który dosłownie wwiercił się ludziom przez ostatnie lata w głowę, to z pewnością Make America Great Again. Ta chwytliwa fraza Donalda Trumpa pomogła mu zdobyć gabinet owalny i zainspirowała miliony tweetów, ale należy nadmienić, że zdanie to nie pochodzi od obecnego prezydenta USA, ale z ust czarnego charakteru Metal Geara. W 2013 Platinum Games wydało Metal Gear Rising Revengeance, co jest dość długą nazwą, ale nieważne. Główny zły bohater gry, senator Steven Armstrong, praktycznie pokonał Raidena. Mając go przyszpilonego do podłogi, senator Armstrong zaczyna swój monolog o Waszyngtonie i swoim planie na przyszłość Ameryki. Zobaczcie sami, co mówi. The weak will be purged, and the strongest will thrive. Free to live as they see fit. They'll make America great again! Pomysł na to, że przysadzisty amerykański polityk pod krawatem wypluwa z siebie zdanie Trumpa na 2 lata, zanim to zrobi prawdziwy prezydent, z pewnością jest intrygujące. Czy najważniejsza osoba na świecie jest tak naprawdę wielkim fanem Metal Geara? Numer 2. Ghost Recon. 7 sierpnia 2008 Rosja zaskoczyła cały świat. Na gruzińską agresję w spornym regionie Osetii Południowej odpowiedziała wojną i zalała ten teren swymi żołnierzami. 180 gruzińskich żołnierzy zginęło, a rząd tego państwa poddał się zaledwie po 5 dniach. Eksperci geopolityczni byli zdziwieni chęcią Putina do wszczynania wojny w regionie, ale nie byliby, gdyby pograli trochę w Ghost Recon. Ta produkcja z 2001 przewidziała, że w Osetii Południowej dojdzie do wojny pomiędzy Rosją a Gruzją. Twórcy gry poprawnie przewidzieli nawet rok konfliktu, czyli 2008. Co jeszcze? Autorzy gry trafnie wskazali przyczynę wojny. W grze Rosja postrzega fakt zabijania południowo-osetyjskich rebeliantów przez Gruzję jako akt agresji. W rzeczywistości Putin wykorzystał gruzińskie akty przemocy na Osetyjczykach jako wymówkę do ogłoszenia stanu wojny. To spowodowało krótki, ale brutalny konflikt na Kaukazie i po raz pierwszy od lat zwiększyło wpływ Putina na kontynencie. Nie twierdzę, że Ubisoft dokładnie wie, co Putin planuje, ale jeśli wydadzą kolejną grę, w której Rosja decyduje się na atak na Polskę, to może powinniśmy zacząć budować schrony. I numer 1. Deus Ex. Wspomnieliśmy już Deus Ex i zręczność tej gry, z jaką przewidziała przyszłość premiera Kanady, ale to, co w buncie ludzkości jest bardziej imponujące niż cała ta wróżba z Trudeau, to fakt, że seria prawidłowo przepowiedziała również rozwój technik robotycznych modyfikacji ciała. Niezależnie czy mowa tu o bionicznych oczach mogących patrzeć przez ściany, czy też o wzmocnionych ramionach mogących je przebijać, to bohaterowie tacy jak Adam Jensen wzbogaceni są o cybernetyczne dodatki pozwalające im robić rzeczy, o których zwykli śmiertelni
czytelnicy mogliby tylko marzyć. W 2029 przedstawionym przez grę normalną praktyką jest to, że ludzie wymieniają swoje części ciała na sztuczne i zmechanizowane. Choć ta technologia wciąż jeszcze nie istnieje w prawdziwym świecie, to jednak wystarczy spojrzeć na protezy sterowane myślą, by stwierdzić, że doczepiane ramiona z Deus Exa stały się rzeczywistością od czasu wydania gry w 2000. Faktem jest, że eksperci już ostrzegli o tym, że takie mieszane protezy sprawiają, że ci, którzy uprzednio byli niepełnosprawni, stają się szybsi i silniejsi niż przeciętni ludzie, a to jest główny motyw gier z serii Deus Ex. Nie ma się jednak czego bać, trzymajmy kciuki za tą technologię. I to już wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, jakie gry jeszcze przewidziały przyszłość. Poza tym, jeśli jesteście graczami, koniecznie sprawdźcie mój odcinek na temat Destiny 2, klikając tutaj lub sprawdzając link w opisie. A my widzimy się wkrótce. Piona!